Izrael. Jak się skupiam nad symbolem Izrael, to poczucie pierwsze, jakie mnie naszło, upadek jest bliski. Ale czyżby kogo? Izraela? W kwestii Libanu pojawi się rozjemca. Powstaną kraje arabskie. Mówię to, chociaż to za bardzo logicznie mi nie wygląda, ale mówię to, co poczułem. Katar, państwo Katar, państwo Egipt, kraje arabskie, to będzie najpierw groźba względem Izraela, że jednoczą się kraje arabskie przeciw temu, co Izrael robi. Ale Izrael będzie niepohamowany, będzie dalej nie reagował, będzie robił to, co robi. Przez to, że Izrael będzie nieugięty, w kierunku Izraela pójdą ataki z trzech stron. A to się stanie wtedy, kiedy Izrael będzie zajmował ziemię nie swoje. Kto wie, czy Izrael nie wejdzie lądowo do Libanu i nie będzie zajmował ziem, okupując je. Jeszcze skojarzyła mi się rzecz taka, że będzie wielka wściekłość względem Izraela, ponieważ spadnie rakieta w Libanie na obiekt, w którym będzie dużo chorych ludzi albo ludzi potrzebujących pomocy i zginie dużo tych ludzi. Izrael będzie chciał zająć pewną część Libanu. Będzie tą część okupował. To, co robi Izrael, wywoła na początku na Bliskim Wschodzie, wywoła poważną wojnę. Ja cały czas mówię, obawiam się, że to wymknie się spod kontroli.